Pytanie moje jest dzisiaj takie. Jak bardzo kochasz Jezusa Chrystusa, którego uważasz za swojego Pana i Zbawiciela? Jak bardzo kochasz swojego Pana? Jak bardzo kochasz Jezusa Chrystusa, swojego Zbawiciela? Można przyłożyć do tego miarę. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak bardzo umiłowałeś Chrystusa, jak bardzo kochasz swojego Zbawiciela, przykładasz miarę, jak bardzo nienawidzisz grzech w sobie, jak bardzo nienawidzisz cielesność, która jest w tobie i walczy przeciwko duchowi. Tak bardzo, jak nienawidzisz swojej natury grzechu, tak też bardzo kochasz swojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeżeli w tobie jest niski poziom nienawiści do grzechu w twoim ciele, twojej cielesnej natury, grzesznej natury, która walczy przeciwko duchowi, to określa poziom wysokości twojej miłości do Chrystusa Jezusa. Bo jeżeli ty pragniesz przybliżać się do Jezusa Chrystusa, jeśli ty pragniesz Jego istoty, jeśli ty pragniesz Jego obecności w swoim życiu, to ty za wszelką cenę zrobisz wszystko, żeby się do Niego przybliżyć, żeby On przez Ducha swego przemienił cię na swój obraz i podobieństwo. Jeśli ty prawdziwie kochasz Chrystusa Jezusa, ty zrobisz wszystko, aby się do Niego przybliżać. A jedyną rzeczą, która nas oddala od Chrystusa Jezusa, to ciało i natura grzechu, która jest w nas, która walczy przeciwko duszy, która walczy przeciwko duchowi i jest przeciwna Bogu. I na to jest właśnie krzyż, dany nam krzyż, codzienny krzyż, abyśmy zapierali się siebie przez poznawanie Słowa Bożego, który jest dla nas drogowskazem, który jest dla nas siłą, siłą sprawczą przez wiarę, byśmy mogli pokonać grzeszną naturę w nas, ukrzyżować ją i w ten sposób tym samym przybliżyć się do Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Przybliżenie do Boga to jest oddalanie się od świata. Przybliżenie do Boga to jest oddalanie się od swojej natury grzechu, czyli krzyżowanie swojej natury grzechu. Jeżeli ty jesteś tutaj w tym miejscu i idziesz w tym kierunku, to oddalasz się od tego punktu, oddalasz się i zbliżasz się do następnego punktu. Nie możesz w tym samym czasie iść w dwóch kierunkach. Tak samo jak w tym samym czasie nie możesz mieć dwóch myśli. I tak samo jest z kochaniem Chrystusa Jezusa i podążaniem za Jezusem Chrystusem. Podążanie za Bogiem Ojcem w Jezusie Chrystusie to jest oddalanie się od świata. Oddalanie się od rzeczy tego świata, oddalanie się od systemu tego świata, oddalanie się od mediów tego świata, tego, co świat ci daje, aplikuje w twój umysł przez media, jak internet, jak telewizja, jak radio. Oddalanie się od tego wszystkiego, tego syfu, który jest stworzone przez szatana tylko po to, żeby przeciwstawiać się Bogu i Jego prawdzie. Szatan wszystko obraca do góry nogami, by ludzi zhańbić, by pohańbić stworzenie Boże i w tym stworzeniu Bożym, które jest pohańbione, pohańbić samego Stwórcę. Dlatego jest ważne, żebyśmy oddalali się od świeckich rzeczy, od świata i tym samym przybliżali się do Boga. Dlatego Jakub mówi w mądrości Ducha Świętego. To Duch Święty mówi przez Jakuba, to Duch Święty mówi przez Jana, to Duch Święty mówi przez tego czy innego apostoła. Mówi do nas i te słowa tych ludzi są zapisane w księdze, która jest nazywana Słowem Bożym. Słowem Bożym, bo to jest Słowo Boże. To nie jest słowo Jakuba, to nie jest słowo Jana, to nie jest słowo apostoła Pawła, to jest Słowo Boga, które jest natchnione przez Ducha Świętego. Więc Bóg mówi dzisiaj do nas. Przybliżcie się do Boga, a Bóg przybliży się do was. Obmyjcie ręce swoje grzesznicy, czyli obmyjcie się z brudu grzechu. Ci, którzy trwacie nadal w grzechu, którzy nie porzuciliście grzechu. My mamy zewlec z siebie starą naturę. My mamy zewlec z siebie starego człowieka i przyoblec się w nowego, który jest w Chrystusie Jezusie, który się odnawia z każdym dniem. Dlatego z każdym dniem, kiedy wstajesz rano, masz obowiązek w Chrystusie Jezusie odnawiać się przez Słowo Boże, przez trwanie w Słowie Bożym, w oddzielaniu się w komorze modlitwy dla Pana, halleluja. By twój umysł był przemieniany i tym samym umysł, kiedy będzie przemieniany i będzie podążał za duchem, będzie miał siłę, by przeciwstawić się tej cielesnej naturze, która jest gadem.
Wiecie, czym się różni ssak od gada? Ludzie mówią, że ssak ma duszę, że ma emocje, że ma myśli. Tak, pies, weźmiesz psa. Jeżeli masz psa, to widzisz, że pies to jest ssak, widzisz, że w psie są pewne emocje, że pies nawet potrafi śnić. I nieraz zachowanie psa podczas snu, po prostu on się zachowuje dziwnie, bo widać, że po prostu on śni. On ma myśli, on ma emocje, on ma uczucia, pies. Dlatego mówimy, że ssaki mają duszę. Nie wiem, nie wnikam w to, po prostu chcę wam porównać gada a ssaka. Wiecie, jaki jest gad? Wszystko to, co znosi jaja, jeśli chodzi poza ptakami, to są gady. Mówią, że gady nie mają duszy. One tylko chcą jeść, kopulować i odpoczywać na słońcu. Odpoczywać na słońcu, że pokazałem tym paluchem. Tak samo w nas jest gadzia natura, która chce tylko jeść, pożądać, daj mi, kopulować. Czy pożądliwość seksualna, pożądliwość oczu i pycha tego życia. To jest ta natura grzechu, natura diabelska, która pożąda, daj mi, tylko dla mnie. Egoistyczna natura grzechu, gad. Kiedy ty bierzesz Słowo do ręki, Słowo Boże do ręki, to jest tak, jakbyś się przeglądał w zwierciadle i widział się w zwierciadle i patrzysz, że twoja twarz jest brudna. Mam problem z gniewem, widzę. W Słowie Bożym jest napisane, nie gniewajcie się, bracia. Więc widzę. Gniew jest zły. Bóg nie toleruje gniewu. We mnie jest problem z gniewem. Więc widzę w lustrze, w zwierciadle Bożego Słowa, że jest we mnie problem. Więc co robię? Muszę się obmyć z tego brudu. A żeby się obmyć z tego brudu, to również jest Słowo potrzebne. Słowo Boże, które jest namaszczone Duchem Świętym po to, żeby dać ci siłę, byś mógł się uwolnić od grzechów swoich. Bo Słowo Boże to nie jest tylko litera, ale Słowo Boże jest namaszczone przez Ducha Świętego i przez wiarę wchodzimy w moc tego Słowa i Słowo Boże jest nikim innym jak Jezusem Chrystusem samym żywym. Więc co to znaczy trwać w Chrystusie Jezusie? Trwać w Chrystusie Jezusie to trwać w Jego Słowie. Dlatego Paweł mówi w Kolosanach, w liście do Kolosan. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w was w obfitości. Dlaczego? Dlatego, że to Słowo ma moc, by usunąć z nas, powstrzymać w nas naturę grzechu, naturę gada. Dlaczego szatan jest nazywany smokiem, jaszczurem? Bo to jest gad. Bez emocji. On przychodzi, by niszczyć, by zatracać, by oskarżać bez emocji. On jest jak gad. Dlatego powtarzam jeszcze raz. Jeżeli nie masz w sobie mocy nad grzechem, jeśli nie masz w sobie mocy nad naturą grzechu, która jest w tobie i walczy przeciwko duchowi, duszy, jedyną mocą i rozwiązaniem tego konfliktu pomiędzy twoją starą naturą, a nową, zrodzoną z Boga, jest Słowo Boże i trwanie w modlitwie. Jeśli ty masz problemy z grzechem, jeśli ty masz na przykład problemy z pornografią, jeśli ty masz na przykład problemy z gniewem, bo nie potrafisz zapanować nad swoim gniewem, jeśli ty masz na przykład problem, bo jesteś uzależniony od internetu, to tamto, jakikolwiek problem, gdzie widzisz w zwierciadle Bożego Słowa, że jest brud na tobie, że jest brud w tobie, to proponuję ci post. Zacznij od jednego dnia postu, całkowicie odejdź od posiłków. 2 dni postu, 3 dni postu, rozciągaj się aż do 40-dniowego postu. I teraz post nie będzie działał, jeśli ty w tym czasie, jeśli to tylko jest możliwe, oddzielisz się od wszystkiego, co jest zewnętrzne. Musisz się oddzielić w czasie postu od wszystkiego, co jest zewnętrzne, jeśli to jest tylko możliwe. Bo najbardziej owocny post to jest wtedy, kiedy ty bierzesz Słowo Boże, podam wam przykład moich postów. Brałem namiot, pakowałem na rower, jechałem w miejsce ustronne, tam gdzie nikt nie będzie mi przeszkadzał, a miałem takie miejsce, bo kolega jeden, który miał dom, nie mieszkał w tym domu, on po prostu ten dom wynajmował od czasu do czasu, więc ja rozbijałem namiot u niego w ogródku, ten dom był pusty, on mi pozwolił tylko korzystać z prysznicu,
Więc ja wchodziłem tylko tam pod prysznic. Więc był namiot i nic oprócz tego namiotu w środku, na zewnątrz nie było. Byłem tylko ja i Słowo Boże. I namiot. I tam pościłem dni. W modlitwie, no oczywiście miałem wodę ze sobą. Przywiozłem wodę. Piłem wodę, pościłem, modliłem się i czytałem słowo. Brałem jeszcze notatnik, bo miałem notatnik. Jeszcze wpisywałem w notatniku swoje doświadczenia, które doświadczam z Panem. Spisywałem również, pamiętam na samym początku, kiedy zacząłem swoją historię z postem, spisywałem również moje wszystkie odczucia i emocje, jakie się pojawiają, moje myśli, jakie się pojawiają w walce pomiędzy moją starą naturą cielesną, która chciała żryć, która chciała jak gad jeść. Bo kiedy ty jesz, dajesz siłę ciału, swojej cielesności, wtedy pożądliwości w tobie działają w 100%. Ale kiedy ty osłabiasz swoje ciało przez brak dawania posiłku temu gadowi, to wtedy ty ciało się osłabia i w tym samym czasie, po 6-7 dniach, osłabia się pożądliwość. W 5., 6., 7 dniu postu, tylko na wodzie, dochodzi do miejsca, do pewnego miejsca, gdzie twoja pożądliwość się osłabia, że po 7., 8 dniu postu już nie odczuwasz głodu, już nie pragniesz głodu. 1., 2 dzień jest ból głowy i straszny głód. Żołądek, po prostu całe twoje ciało, bo to nie chodzi o żołądek, to chodzi o umysł. Umysł gada. Ten umysł, który szuka przetrwania, bo ten gad chce przetrwać. Po prostu krzyczy, daj mi jeść, każdy zapach pokarmu, każdy, powiem wam tak, jedzenie ma piękniejszy kolor w momencie, kiedy zaczynasz pościć. Zapachy pożywienia mają potężniejszą siłę docierania do ciebie. Zamykasz oczy i widzisz posiłki. To jest 1., 2., 3 dzień postu. 1., 2 dzień postu to jest ból głowy, później 3 przestaje boleć głowa, zaczynasz być osłabiony, nie możesz szybko wstawać, bo po prostu możesz mieć nawet zawroty, spokojnie. I woda. 4., 5 dzień postu to jest takie już pomiędzy właśnie tym gadem, a już wyciszeniem gada. 6., 7 dzień, 8 to już jest pożądliwość, która jest osłabiona całkowicie i wtedy po 8., 9 dniu wchodzisz w tak zwany starving mode, czyli system głodówki, że w tym momencie ciało zaczyna pobierać tkankę tłuszczową, by po prostu dostarczyć energii ciało, dostarczyć energii całemu mózgowi, całemu systemowi. Ale najważniejsze jest 7., 8 dzień, kiedy właśnie ta pożądliwość opada i wtedy pakujesz w siebie Słowo Boże, pakujesz modlitwę, trwasz w Panu, halleluja, szukasz Jego obecności. I wtedy co się dzieje? Jest piękna, cudowna transformacja twojej istoty. Wiesz dlaczego? Bo wszystko, co jest przyjemnością dla ciebie, to jest tylko Pan. Ty nie dostarczasz przyjemności przez pokarm, ty nie dostarczasz przyjemności przez zewnętrzne rzeczy, które cię otaczają, ty nie dostarczasz przyjemności przez to, że przytulisz żonę albo żona przytuli ciebie, bo to też jest przyjemność. Więc w tym momencie, kiedy ty jesteś na ścieżce postu i oddzielania się od wszystkiego, twój umysł pożąda endorfin. Endorfin, czyli hormonów szczęścia, hormonów, które ci pozwolą poczuć się dobrze. I te hormony endorfiny wytwarzają w tobie pewne koleiny, w których ty wchodzisz i później uzależniasz się od tych endorfin. I tak działa nasz umysł. I kiedy ty oddzielisz się w poście od wszystkiego, co sprawia ci przyjemności, a skupisz się tylko w Panu, tylko w Słowie Bożym, halleluja, będziesz szukał przyjemności w społeczności z Nim, to wiesz, co się dzieje? Kiedy już masz 20 dzień postu, i dalej prowadzisz post, to w tym momencie te ścieżki kolejne endorfiniczne, niech ja to tak nazwę, endorfiniczne, one się zacierają i wtedy tworzysz nowe podłoże do następnych nowych kolejn. Dlatego 40 dni postu to jest maksymalny czas, by odnowić w sobie umysł na tyle, jeśli chodzi o ścieżki i te kolejne endorfiniczne, żeby w tym momencie, kiedy ty wyrównasz to wszystko i wejdziesz znowu w coś, załóżmy, masz problem z pornografią, nie możesz się od tego uwolnić. Wiesz, dlaczego się nie możesz uwolnić? Dlatego, że w tobie są ścieżki endorfiniczne, po prostu endorfiny dostałeś przez tak zwany, wiecie, o czym mówię, przez orgazm, bo orgazm to jest po prostu potężna dawka, uderzenie endorfin, hormonów szczęścia, gdzie one wytwarzają w tobie kolejne
I wtedy, dlatego że dostałeś te endorfiny, ty się uzależniasz od tych endorfin i dalej cię ciągnie znowu do tego samego. Bo ty chcesz znowu tej dawki endorfin. To może być narkotyk, to może być amfetamina. Amfetamina też ma potężne uderzenie endorfin, dopaminy. Kokaina, potężne uderzenie endorfin, dopaminy. Miłość do swojej żony, przytulenie, to też są endorfiny. Pożywienie, jedzenie, to też są endorfiny. Sprawiają ci przyjemność. Nawet sen, kiedy jesteś zmęczony i zamykasz tylko oczy, czujesz endorfinę, przyjemność. Dlatego chcesz spać. Bóg to tak wszystko stworzył, żebyśmy przetrwali. Ale jeśli endorfiny mają nad tobą władzę, a ty nie masz władzy nad endorfiną, przegrałeś. Jesteś pokonany. Jesteś niewolnikiem endorfin. To ty masz być panem endorfin. To ty masz być panem tych wszystkich hormonów. To ty, bo ty to nie jest mózg. Ty to nie jest ciało. Ty to jesteś duch. Ty to jesteś panem nad tym wszystkim. To ty patrz, słuchaj, patrz teraz. Podnoszę rękę prawą. Podnoszę rękę lewą. Zamykam oczy i otwieram. Myślisz, że to robi mózg? To ja robię, a mózg mi w tym pomaga. Jeżeli ja chcę podnieść rękę, to ja ją podnoszę, ona się podnosi, dlatego że ja wydałem rozkaz, mózg w tym mi pomaga, mózg wykonuje mój rozkaz i mózg podnosi tą rękę. Tak samo jest z endorfiną. Ty musisz działać w taki sposób, że Chrystus Jezus w tobie jest Panem, halleluja, On zarządza wszystkim, bo ty poddajesz się w posłuszeństwie i mózg twój, endorfiny nie ma nic do powiedzenia, więc wracamy do postu. Więc kiedy ty pościsz, te ścieżki się zacierają, wtedy po prostu w momencie, kiedy ty oddzieliłeś się, bo masz problem z pornografią i wracasz do domu z namiotu i znowu wchodzisz w pornografię, twój stan będzie gorszy niż poprzedni. Jeżeli z czymkolwiek, z jakimkolwiek grzechem masz problem, a wchodzisz w post i wracasz powtórnie do tego, to twój stan jest jeszcze gorszy niż był poprzednio. Będziesz miał jeszcze większy problem z tym. Dlatego jest potrzebne, by w momencie, kiedy pościsz, było oddzielenie, było słowo i modlitwa. Możesz wziąć muzykę ze sobą. Ale broń się, Panie Boże, żeby cokolwiek było prócz muzyki uwielbienia i chwały, ale nie mówię teraz o szarpidrutach i waleniu w kotły, czy trzaskanie we wiadra nazywane muzyką chrześcijańską dzisiaj. Tylko muzyka, w której jest powiew, delikatny powiew ducha. Nie huk! Bo Bóg nie przychodzi w huku. Bóg przychodzi w delikatnym powiewie. Jak dzisiaj można się skupić na tym uwielbieniu tak zwanym w kościelnym, gdzie jest po prostu huk? Jak można skupić się na obecności Pana? Jak można słyszeć Jego głos w ogóle, kiedy jest huk? Dlaczego Dawid był tak napełniony Słowem Bożym? Dlaczego Dawid był tak urozmiłowany w Bogu? Bo był pasterzem, on szedł na łąki, na pastwiska zielone, gdzie owieczki się pasły. On brał swoją harfę, czy ten instrument, który miał i grał Panu. Otaczała go przyroda, piękny śpiew ptaków, powiew wiatru. I on po prostu w tym odnajdywał Boga. Tak samo Mojżesz na 40 lat odszedł. Był pasterzem owiec swojego teścia. I to samo, wiatr. I on tam po prostu przybliżał się do Boga. A wchodzimy do kościoła, do tak zwanej społeczności pańskiej. I jest huk! Jest po prostu huk! Nawalają w wiadra łopatami. I skup się teraz na Panu. Szukaj obecności Pana. Więc wracamy znowu do postu. Więc jeśli ty pościsz, to tak, słowo, modlitwa, ewentualnie w tle ciutka muzyka. I wtedy otwierasz się na Pana, otwierasz się na Ducha i zaczynasz się rozkochiwać w Panu. I wszystko, co dostajesz, jeśli chodzi o endorfiny, to przychodzi od Pana. Duch zaczyna cię dotykać, Duch zaczyna cię ogarniać. I ty zaczynasz się uzależniać od jednej osoby i od jednej rzeczy. Od Chrystusa Jezusa Pana. Zaczynasz się uzależniać od Słowa Bożego. Zaczynasz się uzależniać od najwyższej siły i mocy, którą jest Bóg Ojciec. Halleluja. I wtedy powstają ścieżki endorfiniczne, tak ja to nazwałem. I nabierasz sił.
nabierasz sił, powstajesz jak rycerz, jak wojownik Pana, powstajesz w sile ducha. Przychodzisz z postu, wszystko wcześniej, co sprawiało Ci przyjemność, już nie ma mocy nad Tobą, nie ma władzy nad Tobą, Ty po prostu odrzucasz to świństwo, odrzucasz to ścierwo, ktoś włącza Ci telewizję, Ty mówisz, wyłącz to, bo nie mogę na to patrzeć. Widzisz, do czego zmierzam? To jest miłość do Chrystusa. Ile jesteś w stanie dzisiaj zapłacić? Ile jesteś w stanie dzisiaj oddać, by ukochać, umiłować Chrystusa Jezusa? Bo jeśli Ty trwasz w cielesności, jeśli Ty trwasz dalej w grzechu, paplasz się jak małe dziecko w błocie, jak to mówi apostoł, jak świnia w błocie się paplasz, to nie ma w Tobie miłości do Chrystusa. Mało tego, nie masz poznania Słowa. Dlatego, że Jakub powiedział, że Słowo Boże jest jak zwierciadło, w którym możesz się przejrzeć. Przejrzysz się w zwierciadle, wyobraź sobie, że jesteś mechanikiem samochodowym, ubrudziłeś się cały, przychodzisz do domu, chcesz się umyć, patrzysz w zwierciadło, myjesz sobie łapy, patrzysz w lustro. W lustrze widzisz, że jesteś brudny. Masz informację, że jesteś brudny? Bo lustro ci to pokazało, odbicie twoje. Odsuwasz się i odchodzisz. I nic z tym nie robisz. I mało tego, odchodzisz ze świadomością tego, że jesteś brudny i nadal z tym nic nie robisz. Dlatego Słowo ma moc. Kochani, Słowo ma moc. Weźcie w końcu, zrozumcie to, że Słowo ma moc. My musimy trwać w Słowie, bo trwanie w Słowie to trwanie w Chrystusie Jezusie. A Pan powiedział, że ci, którzy nie trwają w Nim, będą odcięci, że ci, którzy trwają w Nim, będą mogli uczynić wszystko to, co On chce przez nich uczynić. Sam Pan powiedział, że jeśli nie trwamy w Nim, nic uczynić nie możemy. Oczywiście, że nie możemy nic uczynić. Teraz co nie możemy uczynić? Podnieść 120 kilo na klatę? To chodzi o to, że teraz nie możemy nic uczynić? Nie, nie możemy pokonać mocy grzechu w nas, mocy diabelskiej w nas, bo moc grzechu w nas to nic innego jak natura diabelska w nas, która po prostu została zasana przez to, że świat nas otacza, że rodzimy się w tym świecie. My musimy się tego wyzbyć. To jest Twój i mój obowiązek, żebyśmy się tego wyzbyli. To my mamy zewlec z siebie starą naturę. Przez posłuszeństwo Bożemu Słowu. Poznawaj Boże Słowo. Patrz w zwierciadło Słowa. Jeśli widzisz, że jest brud, to zrób coś z tym. Obmyj się. Tak jest powiedziane w liście do Efezjan. Halleluja. Pan w wspaniały sposób powiedział, że Chrystus obmył swój Kościół przez prysznic Słowa. Przez kąpiel wodną, przez Słowo. Obmył, uświęcił swój Kościół przez kąpiel wodną Słowa. To Słowo jest tą żywą wodą. To Słowo jest tą uświęconą wodą, która obmywa twój umysł, przemienia twoje serce, twoją całą istotę na obraz i podobieństwo autora tego Słowa. Słuchajcie, kiedy wy na przykład, daj wam przykład. Mój ojciec kiedyś bardzo lubił czasopisma związane z II wojną światową, zwłaszcza różne historie, jak na przykład Kapitan Kloss lub Dywizjon 303. On miał takie małe książeczki, może niektórzy z Was pamiętają. Były takie małe książeczki, to były takie historie, to się nazywało Dywizjon 303 i wychodziły No wiele tych książeczek wychodziło. W ogóle słowo polskiego mi braknie. Już prawie 15 lat jestem w północnej Irlandii, dlatego polski język zachodzi. To jest złe. Tomy, tomiki. Dywizjon 303. Mój ojciec to czytał. I teraz wyobraźcie sobie, że bierzecie jakąś książkę, jakiegoś autora i czytacie te książki, czytacie, to tak naprawdę przekaz tego autora wchodzi w was i kreuje wasz sposób myślenia i postrzegania świata, który was otacza przez to, co wkładacie w swój umysł. Kiedy ty bierzesz książkę i zaczynasz czytać ją 10 minut, to te 10 minut jesteś tym, co przeczytałeś. Kiedy ty otwierasz Słowo Boże, Słowo Pana i zaczynasz czytać 10 minut, to przez 10 minut, zobaczcie, świeci mi twarz, to przez 10 minut to Słowo staje się Tobą. Lub Ty stajesz się Słowem. Może bardziej Ty stajesz się Słowem.
Czyli ty stajesz się autorem tego słowa. A autorem tego słowa jest sam Bóg Ojciec. W Jezusie Chrystusie, przez Jezusa Chrystusa, który ożywia to słowo przez Ducha Świętego, który jest mocą. Halleluja. Który jest osobą, ale jest mocą. Bo Duch Święty przychodzi nam objawić prawdę. Ale objawienie tej prawdy przychodzi w miłości. W miłości do kogo? W miłości do Chrystusa Jezusa. Jeśli ty nie masz miłości do Chrystusa Jezusa, tak powiedziałam na początku, nie będziesz miał objawienia tej prawdy. Duch Święty będzie zasmucony i nie będzie mógł dalej iść z tobą w objawieniu tej prawdy, dlatego że ty nie umiłowałeś Chrystusa. Ale jeśli w tobie jest progres, gdzie ty chcesz porzucić swoją cielesną naturę, ty chcesz zewleć siebie z twojego starego człowieka, który cię gubi wraz z pożądliwościami swymi, wtedy masz zwycięstwo, wtedy Duch Święty cię prowadzi, ma radość w tym, że może cię prowadzić i może ci objawiać kolejne prawdy, w których ty wnikasz, halleluja, jak nóż rozżarzony w masło wchodzisz, wtapiasz się z mocy Ducha Świętego, halleluja, i po prostu przychodzą objawienia do ciebie. Ty wstajesz rano i po prostu chodzisz tak jak ja. Ja rano wstaję i słowo w głowę i od razu chodzę. I werset za wersetem wpada, układanka się robi. Nie wytrzymam, otwieram słowo, zaczynam czytać kilka wersetów. Wow. Otwieram dalej, do następnych wersetów, bo Duch Święty prowadzi z jednego wersetu do drugiego, bo Słowo Boże jest wspaniałym puzzlem, wspaniałą układanką. I według rodzaju twojego wzrostu Duch Święty ci objawia kolejne klocki w układance. Jeśli ty nadal nie czynisz nic przeciwko grzechowi w tobie, jeśli ty nadal nie czynisz nic przeciwko naturze grzechu, który jest w tobie, nic nie robisz z tym, ty jesteś na poziomie zero, na poziomie basic. Ten poziom ma potencjał, ten poziom ma moc, tak jak nasienie. Jeżeli rozłupiesz jabłko, to w jabłku masz nasionka. I teraz bierzesz to nasionko i mówisz, no tak, nasionko. No i co z tego, że nasionko? Co z tego, że nasionko? To nasionko ma potężny potencjał zrodzić drzewo. To drzewo ma potencjał zrodzić następne owoce, a w tych owocach są następne nasionka, a w tych nasionkach następne są drzewa. Więc w takim jednym nasionku jest potencjał nieskończoności drzew i jabłoni i nieskończoności innych nasion. Tak samo w tobie, jeżeli jesteś zrodzony z Boga, jeżeli Duch Święty zapieczętował cię na dzień odkupienia, jest w tobie to nasiono Boga żywego, to to nasiono ma potencjał Boga w tobie. Ale ty musisz to nasiono wsadzić do gleby, bo musi obumrzeć. Ty musisz obumrzeć dla swojej cielesności. Ty musisz obumrzeć dla grzechu. I wtedy, kiedy ty zaczniesz obumierać, wtedy Chrystus zacznie w tobie wrosnąć. Wtedy Chrystus zacznie w tobie żyć. Moc Boga zacznie w tobie żyć. Zaczynasz deptać szatana. Zaczynasz deptać najpierw szatana w sobie. Niszczyć jego naturę, która jest w tobie. Bo zwlekasz z siebie swojego starego człowieka. Tak jakby ściągnął coś z siebie. Zwlekasz, rzucasz szmaty z siebie, które płoną na tobie. Tak samo to, ta zła natura, ta grzeszna natura, która jest w nas, to jak płonąca szmata na tobie, która chce cię strawić. Ty musisz ją ściągnąć i zrzucić z siebie, odrzucić to od siebie, swoją starą naturę, grzeszną naturę, która cię niszczy, która cię odsuwa od Chrystusa. Rozkochaj się w Panu, rozkochaj się w Jezusie Chrystusie. Zacznij czytać Słowo, zacznij podążać za Słowem, zacznij być tym, który jest posłuszny Słowu Bożemu. Tak Jakub mówi, nie bądźcie tylko słuchaczami słowa, ale wykonawcami słowa, którzy będą błogosławieni w każdym swoim działaniu. Bóg chce ciebie używać. Bóg chce w tobie się objawić. Bóg chce iść i niszczyć dzieła diabelskie przez ciebie, aby objawić swoją chwałę przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie. Po to Jezus Chrystus właśnie przyszedł, by objawić Boga Ojca, ale nie 2000 lat temu, tylko teraz przez ciebie i w tobie objawić moc Boga Ojca, który niszczy wszelki grzech, który niszczy wszelki bunt, który niszczy wszelkie diabelstwo na ziemi i objawia swoją moc i chwałę swojej światłości, potęgi i mocy. Halleluja. On chce to czynić przez ciebie bardziej niż ty sam. Tylko on czeka na posłuszne naczynie, kiedy będzie naczynie, które mu się odda. I on szuka takich, którzy są gotowi, aby mu oddać chwałę w duchu i w prawdzie. Czy ty jesteś gotowy dzisiaj oddać Bogu chwałę w duchu i w prawdzie? Jeżeli powiesz Bogu tak, to Bóg zacznie cię prowadzić, przemieniać, ale ty musisz być posłuszny w tym małym. Jeśli ty będziesz posłuszny w małym, to będziesz w dużym też posłuszny. Jeśli ty będziesz wierny w małym, to będziesz wierny w dużym. Dlatego jest to ważne, żebyśmy byli wierni i oddani, i posłuszni Słowu Bożemu. W prostych rzeczach. I wtedy wiara rośnie, bo wiara rośnie, wiara również jest jak małe nasionko. Nie bój się zaufać Bogu. Nie bój się
Poddaj mu się. On uczyni z ciebie potężnego męża Bożego. On uczyni z ciebie potężną niewiastę Bożą. Nie bój mu się zaufać. Jeśli grzeszysz, upadasz w grzechu, Jan powiedział, dzieci, jeśli grzeszymy, przyjdźmy do Ojca i prośmy o wybaczenie, On nam wybaczy. Oczyścić cię z grzechu, ale to nie jest w tym momencie bilet dla ciebie, że ty możesz grzeszyć. Po to Chrystus się objawił, aby zniszczyć w nas grzech. W nas grzech. Moc grzechu. Jeśli nadal tobie działa grzech, jeśli nadal poddajesz się grzechowi, to jest jeszcze wiele rzeczy, jeszcze jest wiele do zrobienia w tobie. Ale uwierz mi, Chrystus Jezus nasz Pan, kochany Zbawiciel, Jemu bardziej zależy na tym, żeby uwolnić cię od grzechu i od tego panowania grzechu w tobie, niż tobie samemu. Wiesz dlaczego? Bo grzech powstrzymuje go. Grzech to jest nic innego jak bunt. Bunt. Nie możemy żyć w buncie przeciwko Słowu Bożemu. Nie możemy żyć w buncie przeciwko Bogu. Bo bunt to pycha. A Bóg pysznym się sprzeciwia, pokorny daje łaskę. Czym jest pokora? Pokora to uniżenie, to postawa pokornego człowieka, który mówi, Panie, nie radzę sobie, wybacz mi, proszę Cię, pomóż mi, wesprzyj mnie. Podnieś mnie, zachęć mnie, proszę Cię. I zmuszasz się do słowa. Otwierasz słowo, Psalm 103, gdzie masz po prostu potężną dawkę, halleluja, Bożej miłości, Bożego miłosierdzia dla Ciebie. Masz problem z grzechem, czytaj Psalm 103. Przychodzi szatan do ciebie i cię potępia. Najpierw cię nakłania, jak dobry wędkarz daje ci najpierw przynętę, zarzuca, ty ją chwytasz, łapiesz się na to i widzisz, że już jesteś w grzechu. I wtedy przychodzi ciebie i jeszcze cię potępia. I mało tego, jeszcze największym kłamstwem szatańskim i diabelskim jest to, że ci powie, że Bóg cię już nie kocha, że cię już Bóg odrzucił, że Bóg już po prostu cię nie przyjmie. To jest największe kłamstwo, jakie może być, szatańskie kłamstwo. Bo nie po to Chrystus się objawił, żeby teraz Bóg cię nie przyjął. Po to się objawił, aby zniszczyć tobie grzech, naturę grzechu, to, co cię pociąga. Po to przyszedł. A szatan chce cię oddzielić od Boga, bo kiedy wie, że ty uwierzysz w przebaczenie Boże, to ty znowu się przybliżysz do Pana i znowu będziesz zasysał mleko słowa. A mleko to nic innego jak moc ku wzroście. Mleko to jest po prostu siła, by wzrosnąć. Ja mam małego tego niemowlaczka, ma kilka dni teraz. I pije mleko matki. Ostatnio była pielęgniarka i ważyła go. Już pół kilo przytył. Pół kilo? Rośnie tak szybko, no jestem w szoku. Dlaczego? Dlatego, że pije mleko matki. Wzrasta, halleluja. Nie będziesz więcej niemowlakiem, niebawem będzie jadł solidne jedzenie. Będzie dalej wzrastał i będzie mężem Bożym, Eliasz jego imię. Eliasz, Jahwe moim Bogiem, to dokładnie znaczy z hebrajskiego. Tego błogosławię Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Weź poważnie to, co do Ciebie powiedziałem. Dzisiaj chciałem powiedzieć troszeczkę więcej na temat właśnie Słowa Bożego. Mam jeszcze wiele do powiedzenia. Halleluja. Tylko proszę Cię, weź to do siebie. Dziel się tym wideo z każdym, kogo kochasz, kogo miłujesz i chcesz, żeby był uwolniony od natury grzechu. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego kochanego Pana i Zbawiciela, błogosławię Cię dzisiaj i proszę Cię, rozkochaj się w Słowie. Rozkochaj się w swoim Zbawicielu, odchodząc od grzechu i cielesności. Amen.